witam serdecznie. Widzę, że już wszyscy dobrze bawią, ale witam serdecznie na naszym Dniu Dziecka połączonym z rozpoczęciem lata, z rozpoczęciem wakacji. I mam nadzieję, że wszyscy tak jak teraz będą się dobrze bawić. Mamy tutaj różne atrakcje, mam nadzieję, że zostaną spożytkowane. Cieszę się, że w końcu pogoda dopisała, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Bardzo się cieszę, że jest nas tylu. Ta trójka dzisiaj odpowiedzialna za to, co dzieje się na placu szkolnym, a dzieje się dużo, a wszystko ku temu właśnie, panie wójcie, tu teraz zacytuję pana, gdy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat. Oczywiście, bo nic nie ma piękniejszego niż sprawienie dziecku radości i tego, że się dobrze bawi, zwłaszcza w takich okolicznościach jak dzisiaj, kiedy dopisuje pogoda, kiedy rozpoczynają się wakacje, kiedy dzieci, pomimo że może nam się wydaje, że nie są zmęczone, ale są zmęczone i mają okazję odreagować, odpocząć, po prostu się pobawić, dokonać jakiejś tam integracji. Tutaj wielki ukłon w stronę pani dyrektor GOKU, pani Joli i pani dyrektor Biblioteki Pani Teresy wraz z pracownikami, że tak pięknie przygotowały dzisiejszą imprezę. Jak widać, wokoło jest kupa dzieciaków, kupa atrakcji. Myślę po prostu, że im się to należy. I mam nadzieję, że tak jak widzimy, że te dzieci naprawdę dobrze się bawią, że będą się dzisiaj bawić i tak co roku będą się bawić na naszych Dniach Dziecka oczywiście. Najciekawsze atrakcje dzisiaj, pani dyrektor? No, najciekawszymi atrakcjami to chyba są dmuchańce nasze, prawda? Bo to jest rok w rok spotyka się... Stawiają się kolejki. Oczywiście, ale wydaje mi się, że dzieci poradzą sobie, te kolejki będą szybko rozblokowywane, bo nie tylko są dmuchańce. Gdyby nie nasza rozmowa, sami byśmy tam byli. Oczywiście. Straż pożarna, koniki. Tak, straż pożarna, koniki. Za chwilę rozpocznie się również zabawa z animatorami, dmuchańce. Także myślę, że tu jest moc atrakcji. Każdy może znaleźć coś dla siebie. I jeszcze chciałam tutaj nadmienić, że oprócz nas jako organizatorów, trzeba tu wymienić również Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sosnowce i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Motwicy, bo jest to również przy współpracy z tymi jednostkami. I Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która również finansowo wspiera dzisiejszy dzień. Nie macie takiego wrażenia, drodzy Państwo, ja czasami mam, uczestnicząc w tego typu imprezach, że trochę żałuję, że już dzieckiem nie jestem. Ja cały czas żałuję, że już nie jestem dzieckiem, no ale niestety, jak widać po mnie, z wiekiem dziecięcym zostały mi też włosy. Ale mimo wszystko, zawsze kiedy mam okazję, również ze swoimi dziećmi, też staram się bawić. Na dobrą sprawę, czy my kiedykolwiek przestajemy być dziećmi? Cały czas jesteśmy dziećmi, jak najbardziej. Potwierdzamy? Nasza branża to jest ciągłe przebywanie z dziećmi i zabawa. Także zaraz zmieniamy stroje i... Wójcie, gratuluję dyrektorek, naprawdę czują bluesa. Dziękuję. Wiem, ja otaczam się tylko i wyłącznie ludźmi, którzy są stworzeni do tego, aby się tym zajmować.